Siemanko, witam, cześć Dersalek, siema Biały Lis. Witam, witam. Wrzucamy się w kolejeczkę i lecimy. Ze środowym graniem. Co tam u was słychać? Dobra. Jeszcze muszę sobie odpalić stronkę tutaj Meta TFT na wszelki wypadek. Dzięki śliczne Biały Lis za subskrypcję za trzeci miesiąc, piąteczka. Dzięki, dzięki za wsparcie. I witam oczywiście. Dobra, mamy to włączone? Mamy to włączone. Git. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośno. W sumie ją podgłośniłem trochę przed streamem. Ale wtedy chyba była za cicho, tak mi się coś wydaje. Czyż może trochę? Dobra, zostawmy coś takiego. Ile trwa ta kolejka? Co tak długo? Nikt nie gra w TFT? A jak stoimy z przepustką? Gdzie ja już tutaj jestem? O, już bym mógł odebrać Aoshina, jakbym miał kupioną. Cześć, Blackfishu. Kawkę robisz, jesteś? Okej. Witam serdecznie. Hej, hej. Kurczę, fajnie by było ruszyć trochę z tym Emeraldem, bo już trochę tutaj siedzę. Także przydałoby się ruszyć troszeczkę do przodu. Cześć, Maker. Hej, hej. Dobra, co my tutaj mamy? Unit Accelerator, silverowe augmenty i randomowe trzy trójki. Mogą być randomowe trójki. Dobra, i co my tutaj mamy? Kennen, Jinx, okej. Okay. A on dostał dwie lilie. Ty, on też dostał parę. On też dostał parę, co jest? Nie za dobrze im? O, i Lulu jeszcze. Okej. Okay. Disco Taric, znaczy raczej Guardian Taric. Dobra, ja może to sprzedam. Kupię sobie te unity. I może to być w sumie jakiś punk. Jakaś roleczka tutaj do darmowa. Znaczy za jeden golda. Tu jest już Anka w spela. O! Tu ziomek ma MF-kę. Nieźle. I tutaj też ziomek ma MF-kę. Sentinel. O, country. Dobra, ja to wezmę. Country mogę grać, tylko kurde, właśnie te itemy. Z tym może być gorzej. A może coś dla katy? Static, support item.
Dobra, statika na pewno nie chcemy. O, kolejny rod. Nie no, pod AP kompi, kto by miał tutaj huge wejście. No ale dobra, weźmy ten support item. Zekę. Bigem. Dobra, weźmy może to. Na początek może być. Bo gdybym wziął Zekę, to i tak na razie nie miałby kto tego trzymać. Więc niech będzie tak. I zastanawiam się, czy slamować ten Archangel. Chyba jednak poczekam. Chyba, że ja bym grał tutaj Katę pod carry. No ale nie, chyba nie za bardzo. Jeszcze w ogóle nie sprawdziłem, czy ktoś mnie nie kontestuje przypadkiem. Catacrowd Diver? Właśnie wiesz co? Raczej nie, bo już jej dałem tego Big Game, abym musiał z niej jakoś to zdjąć. Gdyby w tą stronę miało to pójść. Chwila, tu są punki, tu jest Anka Spell, tu nie ma nic. Tu jest super fan Lilia. Nie, Lilia? Tak, Lilia, dobra. Są Big Shoty, super fan bez Chosena. I tu jest True Damage z super fanem. No dobra, no zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tego Needlessa raczej mogę tutaj dać. Bo i tak z tego Needlessa raczej nic nie zrobię. Ale ten brak slamu, no taki trochę jest, kurde, niefajny. No ale mimo wszystko z tym country to wygrywam. Także nice. Nawet nie muszę tu nic sprzedawać. Chociaż ta Anka to mi się nie przyda. Dobra, jak ona mi wydropi golda, to będę mógł mieć tutaj 20 w ogóle już. Ej, ten Big Game jest zarąbisty. Dobra, nic innego lepszego nie mam. Co jest? Czemu tak robisz, gościu? Czemu tak robisz? Nie masz Chosena nawet w country. Shit. Dziękuję. Dostałem herbatkę. Wspaniale, wspaniale. No nie, no mam nadzieję, że on kurde nie będzie mi tutaj kontestował country, bo jak tak to będzie przypał. Dobra, wygram to? No, powinienem. Ale prelevelu nie mogę zrobić przez to. Dobra, trudno. Hej, co ja bym tutaj chciał? Może coś na front, chociaż jest Samira, tylko ona jest z Needlessem. On idzie pod Mosher Aropsi, ale... Czekaj, dobra, może miecz? Zdążyłem? Zdążyłem, dobra, nice. No ale co, myślisz, że jak on by dostał country Chosena, to on by tego nie wziął? No moim zdaniem by wziął. No ale nie, może źle rozumuję. No i co, żeby utrzymać win streak, to ja powinienem tu z level zrobić. Ale ja nawet nie mam koło dorzucić, żeby trzymał ten Infinity Edge. Więc raczej to oleję. Zadbamy o eko, a nie o Winstreak.
Zresztą jakbym trafił na tego ziomka z Urgotem, to przegrywam raczej. Znaczy, no na pewno przegrywam. Ale prędzej jakiegoś Urgota w Chosena lub Moshera. No dobra, no miejmy nadzieję, że Samirki nam zostanie tyle, żeby ją rolnąć, nie? No bo jak Urgot będzie na dwójce, to jeszcze tragedii nie ma. Ale jak będzie na dwójce Samira i jej nie rolniemy, no to już będzie giga przypał. Dobra, teraz mogę zrobić level. Może nawet się uda zrobić 5 win streaka? Jest country. No zobaczymy jak to będzie. Czy my to wygramy tutaj. Zaraz idę wychodzić z Silvera. Dobra, trzymam kciuki. O, i trafiam na tego Urgota. No, to raczej GG. Siema, Ola. Chociaż? Czekaj. Dobra, nieważne, Katarina mi padła. Ja nie wiedziałem, że on ma aż taki obszar tego spela. I on ma tyle samo golda, co ja? Jakim cudem? Dobra, teraz mogę superfana wcisnąć. Także fajniusio. Papa win streak? No trudno, trudno. Ja ekonomię i tak mam spoko. Ja nie narzekam. Naprawdę nie narzekam. Bym musiał ten Infinity. Chociaż w sumie nawet nie wiem. Z Infinity Edge'em ze slamowanym raczej też bym nie wygrał. Dobra, mogę Adaptive zrobić niby. O, kolejny Urgocik. Ale where Samira? Dobra, ciebie nie chcę. O dziwo. Dobra, nawet zrobię level. Dobra, coś takiego może? Kumasz, że Lux pod ADM ma drugi najlepszy współczynnik wygranych? Wymyśliłem metę. Wiesz co? Nawet nie widziałem, nie widziałem szczerze. Czekaj, aż zobaczę. Lux? Nie, no nie widzę tutaj. Nie widzę w jakoś wysoko tutaj tej Lux. Przynajmniej na tej stronce, gdzie ja patrzę. Siema, kakaowy. Dobra, dawaj to. Chyba nawet to wolę wrzucić. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj nie ma nic, tu też nic nie ma, tu jest ten punk, spell. Ten cały czas. Nie, no kur. On będzie mnie kontestował, no. Co za gość? Zwariowany. Zwariowany Marcin. Dobra, w sumie ja sobie ten adaptive zeslamuję. Dawaj, 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 wypłacaj, Katarina.
Dobrze, 3 golda. Nie, ten GM jest mega spoko. A to pokazuje, ile mi dało? Nie. No i co? I zaraz będzie trzeba zmieniać tego Chosena na 7. Ale spoko, to sobie wrzucę. To sobie wrzucę, nadal będę mieć 3 country i będę szukał Samiry. No ten nie ma żadnego winstreaka, ale on mi weźmie tą Samirę, no na pewno. A, problematycznie, problematycznie trochę. Wracając autobusem, nagle spis zaczął się palić? Autobus się palił? Co jest? Ty masz przygody. Siema, Oluś. Mam nadzieję, że tak się czyta nick. Nowy secik w porządku, w porządku. Przyjemnie się gra. Jest okej. Dobra, jest coś, co mi tutaj pomaga. Nie wiem, rękawiczka, którą zabrali. No to miecz jeszcze jest ewentualnie. A jak nie, to coś na front. O lol, co jest? Jak wystalkowany. Nieźle. Dobra, tutaj zostało to na razie wrzucimy. Ty, dostałem nawet trasha. Uniwersum się połączyło. No, żyjemy w Matrixie. Ale jaka w ogóle pamięć do Niku? Nieźle, nieźle. I 3 golda do banku. Robimy siano. Dobra, dawać mi jakiegoś urgocika albo Samirkę najlepiej. Katarina? No nie, no liczę to na jakąś trójeczkę. W sumie, gdybym zostawił tu Superfana, to ona ma za free Infinity Edge. No nie, no pierdolisz. Kościu! Jakiś ciebie jest... Aaaa, nie wytrzymam. Dlaczego oni mi to robią? Co za gość? Zwariowany. Weź to spiwotuj. Dobra, czekaj. Czy tak? I Urgota jeszcze muszę. A nie, czekaj, już mam 5, okej. Katarinę w razie czego mogę wymienić.
Dobra, i mam lasu Isper. Nie no, to jest zarąbiście. Tylko ja muszę to grać z tym superfanem. I to jest problem. No bo tak brakuje miejsca na tego superfana. Ale może, biorąc pod uwagę fakt, że gościu mnie kontestuje, to ja nie będę się zatrzymywał na siódmym i nie będę rolował. Tylko wejdę w level. Chociaż nie, czekaj, ja nie muszę wchodzić w level. Bo ja mogę tą Katarinę wymienić. Tylko właśnie, ja będę blisko. Ja jestem całkiem blisko tej katy na trójkę. Ja tak za drugą grę mam, że ktoś się kontestuje? Tak, pamiętam, pamiętam to o Ance. Jakbym mógł nie pamiętać. No on to tutaj uparcie roluje. No nic, obawiam się, że... Że naprawdę nie ma co marnować czasu, tylko iść w level i nawet tą Katarinę wymienić za Urgota. A na ósmym sobie dorzucić Karthusa. Albo jakiegoś czwartego Guardiana. Bo to też jest spoko opcja. Szkiełko dostał, nice. Ale jeszcze poczekam jedną turę, bo mogę dostać. Chociaż nie, czekaj, nie mogę. Nie dostanę emblemu. Chyba, że stąd bym dostał Tauma jakimś cudem. No, istnieje taka możliwość, ale. Ale szanse są małe. Kurczę, no utrudni ten ziomek gierkę. No ale trudno, tak czasem bywa. Trzeba się pogodzić z naszym losem. Może odpadnie po prostu szybciej niż ja i tyle. Na to trzeba liczyć. Dobra, coś na front. Jakiś Warmog może byłby fajny. Także te paski są całkiem przyjemne. Ty, w ogóle ona mi daje True Damage plus Crowd Diver. To może nawet ją zostawię. A, tylko nie mam miejsca. Dobra, zróbmy tak. On ma 42 HP. Jest 2 of Urgot i 3 of Samira.
A taki fajny spocik miałem. Gościu widział, że mam Chosena od razu w country. I on w to idzie. Chyba, że nie skautował, no ale to... Takie właśnie podejście do gry. Dobra, dawaj, tutaj wbijaj. Mordziu. Cześć, gdzie jest ten ziomek? A, on już ma 30. No to weź wydupie, oj. Kurde, on mi będzie tą Samirę bił. Ta Akali w sensie. Myślę, że w Emeraldzie mogą nie skautować. No, jest taka możliwość. Chociaż też nie przesadzajmy, aktualnie Emerald to już... Nie, inaczej, nie jest to jakiś najwyższy poziom, ale też nie są to jakieś nopki, więc... Więc no powinni skautować w większości. Ja w Ironie nawet skautuję? No i właśnie, no właśnie. Zależy na kogo trafisz, nie? No i 17 HP ziomek ma. A gdyby nie on, to już tutaj byśmy się zbliżali do trójek. No ale dobra, może odpadnie. On cały czas mają w Chosena. I on co, teraz roluje do zera. A, i rolną Urgota. Okej. Emerald to taki master? No, tak można chyba powiedzieć, że taki niski master. Czekaj, a może wziąłbym miecz? Kurczę, nie ma. Ohoho. No nic, no ja muszę czekać, aż on odpadnie. Mogłem coś z tego paska jeszcze zrobić, w sumie. Nie, Kubox, chodzi o to, że aktualnie. Że aktualnie ziomki, którzy są w tym Emeraldzie. Co to jest za mniej więcej ranga? Także no taki... Diamond Master, taki slash trzeba postawić między tymi dwoma rangami. No dobra, on za turę odpada. No to poczekam z tym goldem chyba. Oj, oj, tu już jest MF-ka. O kurwa, tu jest Eloy. Oj, 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 to mogło... Może być ciężko. Może być ciężko. Oho, jest mój Nemezis. O, ale z tym Urgotem na trójce. Ole, unlucky matchmaking, ja teraz tracę HP-ki, a on jeszcze nie odpada. Najgorzej, jak on by teraz nagle miał wygrywać, nie?
No jeszcze tą Katarinę muszę kupić. I teraz jak to zrobić? Ja nie mogę tutaj tego superfana grać, ale muszę mieć Infinity Edge dla niej. Odpadasz? Nie możesz teraz wygrać. No, dawaj, 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 Jinx! Musisz! Dobra, git, odpada. O! Teraz oby rolka siadła. No, ale jestem one of Samira. Jest Infinity Edge. No, Panteon w punkach, jak się dokręci na trójkę, to on tankuje fest, naprawdę. Jest kotem. Dobra, to mogę wywalić. To wrzucić. Jest Samira. Jest Urgot. Dobra, jeszcze może. O, właśnie. Jest Infinity Edge. Tylko kto teraz ma trzymać te itemki? Dobra, to dam tu. A ty trzymaj to. Git? Git. W miarę szybko poszła ta rolka. Całe szczęście. Ty Urgot, jakie itemy dostał? O kurwa. Tylko żebym ja się przez to gówno przebił. Odhiluj, odhiluj, odhiluj się! Za wolno, za wolno, ale się teraz ustawiłem. Ja pierdolę, no nie, weź wydupcaj stąd. Przeżyła. Nie, nie gadaj, że mnie to rozdupca. Ja pierdolę. I to jest gra o top 4. Oh. Akurat się na tą nie przestawiłem. Znaczy przestawiłem się, ale na gorsze, na Akali. Nie, no jebać tego gościa z kantry. Naprawdę. Jak można tak robić innym graczom? Jest tak jest, no niestety, no niestety. Siema Duduś. Nie, no ale w sumie mój błąd, powinien, nie ten, powinienem zeskautować, tylko też rolowałem, kurde, za wolno to wszystko zrobiłem, jakbym się jeszcze rozejrzał i zobaczył, że gram, że mogę grać na Akali, to bym się nie ustawił źle. Nie ma co zwalać na innych, chociaż utrudnił nam gierkę. Gdyby nie to, to by było dużo łatwiej. Siema Rizej. Nic, nic, lecimy z Nextem i tyle. Nie ma co płakać.
Dawać, dawać nexta, bo czas leci. Kurde, ja z tego emeralda to ja chyba nie, to nie wyjdę. A ty, Kubok, zagrałeś już placementy? Masz już rangę wbitą? No i jaką masz? Nie pamiętasz, czy się nie chcesz chwalić? O, pod jazz z Big Shotem to wiadomo. Najlepszy komp moim zdaniem aktualnie. Nie, no ja myślę, że Ola, ten Iron to tylko chwilowo. Co? Ale czekaj, Iron jest pod goldem, pod brązem, nie? Kurde. Component Anvil. Nie, completed item. Dobra, może być. A normalnie jaką miałaś rangę? Golda chyba, co? A platyna 4 nawet, no, no to kurde. Iron to chyba łatwiutko. Dobra, mamy ten completed item. O, ciekawy czy odda. Degrad społeczny dostałaś? Się odrobi jak się pogra. Lux i Mordekaiser, proszę bardzo. Szkoda, że te jednostki nie są za bardzo w mecie, jak Kerry. Znowu Taric Guardian. No Lux raczej nie chce. Nad tym Mordekaiserem można się zastanowić jeszcze. Nie mam czasu grać w tym problem. A na streamach siedzisz? Widzę, że na telefonie można grać i to samo konto jest. No? To samo, to samo. Nie ma osobnych kont. 8 bita też nie chcę. Jeszcze gdyby to był Big Shot, to może. Ja też bym nie dał rady grać na telefonie. Masakra. Infinity Edge.
Hand of Justice. Wait, wait, wait. W sumie ten super fan byłby tutaj. Kurde, bo ja raczej nie chcę grać tego. Dobra, niech będzie ten Infinity Edge nawet. Dobra, zróbmy na razie tak. Co ludzie mają? Hard Steel, Emo Anka, Bruiser. Ten będzie grać Country, Beat, Big Shot, Disco. Są już te TTS Spotify'owe? A to nawet nie sprawdzałem. U mnie jedynka jest Aproki. To się szanuje w takim razie, to się szanuje. Co, prelevel chyba, co? Chyba będzie trzeba tu zrobić prelevel. Bambi top 1? O kurde. Dobra, no to... Tak, ja ogólnie mam plan tutaj zagrać MF. Ale co z tego wyjdzie? Bo tutaj te ziomki z Korkim to mnie tak trochę stresują. O, ugrała. Tako Kacperczyk, Oki, problem, Kukon. Ja bym musiał sprawdzić. W sumie ciekawe, co tam mam. O, jest MF-ka. Chyba ten pancerz wezmę w takim razie, żeby mieć slam kolejny. Chociaż w sumie z tymi itemami to mogłem jeszcze brać tego. Event Shrouda. Bo żeby mieć przebicie. Dobra, no niech tak na razie będzie.
Tego jazza jeszcze bym tu dorzucił, ale miejsca nie mam. Chyba, że za tego. Za Panteona, ale wtedy frontu nie będę mieć. Serio? Aha. Ty Ola, 1523 razy przesłuchałaś Bambi i Young Leosia Best Friends Forever? Serio? Jedną piosenkę 1523 razy przesłuchać? Ty chyba dzień w dzień zostawiasz na telefonie tego repeata odpalonego i statystyki nabijasz. Aż się wierzyć nie chcę. Kurczę, ciężko będzie w tej gierce, coś czuję. Czuję ciężar. Do snu puszczane. No, codziennie, kołysanka. Dobra, tu mamy country, punk. Ten będzie grać raczej MF-kę. Ten TF-a. Ten w sumie ma jakieś dziwne itemy poslamowane. To też może być TF. Na szczęście. I ten też w Big Shota idzie. Ja pierdyle. Dobra, jest tu jeszcze szansa na Event Shrouda albo Last Whispera. Weź, co to za nuta? O, nowy kolor to ja. 16, żeby wejść. Nie no, za dużo, nie mogę. A chwila, gdzie to się wyświetla? Kurde, no nie wejdę w to. Gdzie jest ten wrapet? Nie mogę tego sprawdzić. Nie wiem, gdzie to pokazuje na kompie. O, tu jest augment do wyboru. Red buff, nie. Dobra, dawaj healing orbsy. No i co? Będziemy chyba z nadwyżki tutaj levelować. Boże, aż się wystraszyłem. Dziękuję Neox za 13 miesięcy subskrypcji. Piona, dzięki śliczne za wsparcie, witam serdecznie. Chyba, że można tutaj rozkminić coś jeszcze innego, ale z tymi itemami... To nie wiem, co miałbym tutaj grać. Jakiś może Ezreal. O, healing orbsy! Ole pogers! Co jest? Siema Kacperro. Może i L4, ale cardio musi być zrobione. Jak tam żyćko? W pożądalu, w pożądalu. Tylko ciężko się gra w TFT.
Ciężko, ciężko, ziomeczki kontestują tutaj. Ale ogólnie to wszystko jest gicior. No i tu już mamy Jazza. Ten gra Hardsteela. Ten już coś sobie tutaj zmienił. Ten gra jakiegoś Zeda w ogóle. Nie wiem, tak kurde. Średnio widzę tą gierkę. Ja wątpię, że to się uda. Chyba, że znajdziemy jakiś plan B. Zagranie jakiegoś innego carry. Czy ktoś z obecnych tutaj słuchał już nowej nuty Chivasa? Nie wiem, chyba nie słuchałem. Jeśli bym słuchał, to by dzisiaj musiała lecieć. A nie wiem, czy leciała. W sumie już mogę sprzedać tego Chosena i szukać czegoś innego. Mam 25%. Dobra, biorę MF. I Warmoga zrobię. A jak się nazywa ta nuta? Tylko właśnie, ja nie mam tutaj czego wrzucić za to. Nie, dobra, na razie nie sprzedaję. Na razie zostaję z tą lilią. Opium? Dobra, sprawdzamy. Dobra, wreszcie coś zaczęło padać na tym froncie. Już myślałem, że nigdy to się nie wydarzy. Healing korpsy, healing korpsy! No nie, niestety. No póki co to jest spoko całkiem. Ale też bez jakiegoś szału. Dobra, jak ja bym dostał ją w Chosena, to by spadły itemki z niej, to mega git. I ona dostaje Deathblade'a, z tego co pamiętam. Dobra, na razie ty możesz to trzymać. I teraz mamy 60%, ile jest tych MF-ek? Tu jest jedna. O kurwa. Tu jest jedna. Nie, dobra, tragedii nie ma. Hmm.
Dobra, jakbym dostał ją na jakbym dostał ją w Chosena, to już bym był tylko 3 off. Tylko żeby zrzucić z niej itemki, to i tak bym musiał wejść. Znaczy ją mieć na trójce. No dobra, zobaczymy jak to będzie. Macie Bambi. Wiem, że się cieszycie. A może to? I on będzie ściągał? Dawaj. Gdzie jesteś? MFCia, gdzie jesteś? Czemu Maker płaczesz? Teraz przez tydzień będę słuchał tej nuty do momentu, aż mi się nie znudzi. Przez muzę? A, no ta, zapomniałem, że jesteś hejterem Bambi. Sorry. Buja fest? Zdania są podzielone. Kurczę, tak niewiele brakuje. Ile jej wyciągnęli? Tu są cztery. Oj, to ja ich chyba już nie dostanę. Przecież nie, czekaj, został tylko jeden ziomek z nią. Okej, dobra. Dobra, ale mówcie co chcecie, ale Healing Orbsy są giga OP. Naprawdę. Nawet te na jedynce. Dobra, Ezreal zabrany. Może pancerz po prostu. Nie wiem, czy tego łuku nie przekuć, skoro już mam obsydiana. No i co? I byłby one off. Ale nie wiem, czy już nie jest tak dużo jej wyciągniętej, że nie może się trafić w Chosena, szczerze. Nie wiem, co bym jeszcze mógł wziąć. Może jakaś Niko w superfana? No to też by w sumie nie było najgorsze. Ała, 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 ała. Dobra. Starczyło. No nie, no teraz to już na pewno jej nie ma w tym lobby.
Ale jestem 2 off. Come on, come on, come on. O, to jest dojebana nuta. Zrelowane? No, proste, że tak. Healing Orbsy i Spoilsy to najlepsze augmenty. Oprócz Prismatika. No, Prismatik, Spoils of Warsy to nie są najlepsze, zdecydowanie. A Healing Orbsów chyba nie ma prismatycznych, nie? Tak mi się wydaje. Nie ma, no. W ogóle jutro idę na pogrzeb z klasą, bo nauczyciel, który miał już ponad 70 na karku, sam umarł, ale na zgodzie jest zapisane, że to wycieczka. Och, dziwnie, dziwnie. O! Git! Kurczę, ale bym musiał ją na trójkę wbić i już wejść w level z Lucianem. O, czekaj, gdzie jest ten ziomek? O Jezu, on ma 52 HP, to on tak szybko nie odpadnie. Dobra, to jebać. To pozwolę sobie skipnąć, ok? Nie bądźcie na mnie źli. Nie, no taka gra to w ogóle nie zabawa. Kurczę, blaszka. A ja cały czas w ogóle nie mam Chosena, no ta. Guardian. Dobra, no jakbym miał Niko 2, to może bym zamienił to, żeby mieć super fana, tylko wtedy muszę mieć jakiegoś Chosena. Nie wiem, Ezreal może. Nie wiem, chujowo, chujowo, chujowo. Cały czas, kurczę, jestem contested. No, ale tym razem to ja jestem tym chujem, który się wpierdzielił. Jakiś gargoyle? O, albo pancerz?
Może powinienem olać tego superfana w ogóle i zagrać tego Guardiana. W sensie tego trasha, co mi wydropił. Jakiego gambla? O, jest. A co w ogóle dostaje Ezreal na superfanie? Właśnie, to jest ważne. Czy to się w ogóle opłaca tak zrobić? Czyli 4 big shoty teraz powinienem zrobić. Ja tu nawet top 4 nie będę mieć. Ja nie mogę robić gambli. A, Deathblade'a dostaję. No ja myślę, że to się kończy dla mnie już przygoda tutaj. A tu jest nawet Niko 3! XD. No. Ole Vixa jest na czacie. Kurde. Ja zrobiłem z tego top 7. A tak pięknie MF-ka dropiła. A dziwne, że za każdym razem jak jestem, to robi się impra. No akurat Bambi leci dzisiaj, no to co? Nie, bo Bambi leci, dlatego jest Vixa. Będę Neok. Królowa Bambola. A co teraz? Teraz znowu Chivas. Dobra, postajemy się po raz... Co ja gadam? Postarajmy się ugrać jakieś top 4. Ta pierwsza gierka to powinno być jakieś drugie miejsce przynajmniej, myślę. Ta tutaj akurat była taka wymuszona. Ta druga. Dawaj, dawaj. Dawaj zagrać. Dobra. All gold augments. Może weźmiemy double komponenty. Za często tego nie wybieram, ale z tych...
z tych augmentów, które są tutaj dostępne, to ten chyba będzie najlepszy. Chyba, że coś innego wybierze. Zobaczymy. Podwójne komponenty są fajne. Ja jakoś nie przepadam, że tak jak mówię, rzadko wybieram. Ale no tym razem to się skuszę. Zawsze więcej itemów? No niby tak, ale nie wiem, to jakoś tak po prostu, personalnie mi jakoś tak nie za bardzo lubię tego portalu. Ale tutaj był spoko wyborem, porównując do reszty. O, dwa razy Amumu. To dawać jakąś może Ankę w spela. Ignar. Hard Steel. Chyba mimo wszystko się nie skuszę na Hard Steela. MM plus Guardiany. No jakbym dostał Ankę, to bym mógł grać śmiało. Tu mamy już country. I więcej nie ma nic. Dazzler na mi też nie jest za dobra. Vexkery, Emo plus Guardiany, ta? O kurde, dostałem Iona. A gdybym wiedział, to bym wziął tego Hardsteela. Gdybym wiedział, to bym brał. No dobra, daj to. No taki ten teamek nie za dobry. Zdaję sobie z tego sprawę. Ej, ja tu w ogóle powinienem Amumu wstawić zamiast Gnara, wait. Chociaż nie, czekaj, to jest Guardian. Nie no, i tak chyba to by było lepsze. No ale dobra, czekaj, może wygram. Dobra, wygram. No i to jest sztos. Muszę dostawać golda. Czyli to daje aż 3 golda? O kurde. Dobra, to ja tu walę nawet pre-level, żeby wygrywać. Może jakiś upgrade wleci tego Amumu na farcie? Nie wiem, no zamienimy sobie później tego Ghostka na coś innego. A, ja tego w ogóle grać nie muszę. To też sobie zamienię. Zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy. A itemami nie jesteśmy jakoś bardzo nakierowani, bo dostaliśmy Gold Opener. Więc się okaże. Na razie tutaj se farmimy Golda. Jakiegoś czwartego Guardiana bym dorzucił. Albo Superfana. Okej, jest to.
Nawet tak zagram. Na razie on mi niepotrzebny. Dobra, a co my tutaj mamy? Sentinel, Mosher, Guardian. Też Sentinel i tutaj jest Country, okej. Czy niestety się HP-ki zbugowały i nie widzę nic. Dobra, to kozacko dropi tego golda, ty, ja już mam 20 z tego. Dziewięć golda mi to nafarmiło. Już bym mógł nawet tutaj w level wejść. Dobra, jakieś ginzo. Dla Senny. Ten i on byłby fajny. Albo też jest po prostu Amumu 2 do wzięcia. Dobra, to biorę to. Dobra, no to plan jest na granie. Kurczę, chyba najprędzej MF-kę tutaj z tego zagram. Skoro mam tutaj Slam Ginzo. Dobra, i jak dostanę tutaj Golda, to. To mam 30 ekonomii. Mam nadzieję, że ona coś zrobi. Co, Kacperro? No, raczej tutaj nie będzie żadnego AP kompu, bo mam Ginzo, nie? Więc raczej pójdę coś w tą stronę. Na ten moment daje mi to możliwość winstreakowania, ten slam. Co się wiąże z potężną ekonomią. No, a Ginzo to tutaj fajny przedmiot na taką MF-kę. No właśnie, nie można było poczekać, bo ja tutaj potrzebuję winstreaka. Żeby ta kukła mi farmiła jak najwięcej, żeby walił wyciągać. Zobacz, ja już mam 31 golda z tego. Ta kukła mi wyfarmiła 12 golda. Wszyscy to co ja z dupy. Klasik, klasik. Dobra, na tego raczej wygram. Na tego nie wiem. We Bambi in real life. Okej, agresja w tym przypadku jest do zrozumienia. No. Jeszcze mam nadzieję, że tutaj wygram, bo kurczę, no to. Nie, no dobra, wygram. Na pewno wygram. Zajebiście. 5 win streaka, 40 golda w banku. Tutaj już będę mieć na kruksach 50. I to z prelevelowaniem. Z prelevelowaniem. Także huge. Ten spocik jest mega potężny. A czekaj, to też daje na rundach neutralnych? Nie, player combat. Ajajaj. Dobra, no mam nadzieję, że da mi te dwa golda. Chociaż teraz to sypnie itemami, jak ja miałem gold opener. Shit. Może ją bym sprzedał. Dobra, sprzedam ją. Jest Deathblade.
Ja wiem, wiem, że ona jest AD, spokojnie, wiem, 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 ale to będzie do podmiany jak coś, nie? Wiadomo jak jest. Może jednak tak zrobić? Raczej better rozwiązanie niż ta senna. Siema Sepson. Przecież ona AP jest. Boże. Człowiek mówi, a i tak go tutaj nie słuchają i piszą. Ej, gdzie mój gold? Ile ja miałem golda? Ja miałem 45 golda? Nie, no to odpada. Dobra, fajna kukła się wylosowała, fajna, fajna. Dobra, i bym musiał tego Kennena teraz wywalić. No dobra, dobra, wiem, 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 już nie trolujcie. Dobra, biorę to. To zamieniam. To wrzucimy sobie na niego. I Big Shota trzeba by dorzucić. To w ten sposób zrobimy. Chyba w miarę okej. Dobra, teraz zależy na kogo trafię, ale powiedzmy, że tutaj to ustawię. Dziś miałem ciśnienie w robocie, bo aż miałem ochotę typowi wyjebać w papę. Bo fikał do mnie. Oj, oj, oj. Syna grabił. Syna grabił gostek. Niedobrze, niedobrze. Najgorzej takie sytuacje w pracy. Dobra, Jezik tu elegancko wjeżdża. Dobra, można nawet 50 zrobić. I teraz liczyć na Chosena. Dobra, co ja bym mógł stąd wziąć? To jest spoko. To jest spoko. Ta senna. I co? I nie zostało nic. Niech będzie to. Dobra, i teraz tak. Tutaj jest spell. Tu nie wiem. Tu jest jakiś super fun crowd diver. Dobra, chyba nie ma lipy. Powinno siąść. Jakiś magnetic remover by się przydał. Chyba, że ja jej nie szukam w czoło. Nie no, kurde.
Czekaj, a na barda mamy ewentualnie też 40%. Dobra, zobaczymy. To nie mój telefon, to nie mój. Proszę nie krzyczeć. Niżowe żelki. KDA. Dobra, czekaj, bo ja jeszcze superfana potrzebuję. Niko jest potrzebna. Czekaj, bo ja go mam wrzucone? Tak, dobra, on mi nie jest potrzebny. Dobra, no ta gierka raczej powinna się skończyć przyjemnie dla nas. Oj, ale ten mocny. Tutaj przez front w ogóle się nie mogłem przebić. I co? I totalnie przed rundą neutralną tracimy. Nie, nie zwracałem uwagi nawet na te emo. Jak mam być szczery. Uwierz mi, że jak tutaj zrobimy tą MF-kę, to dużo lepiej to wyjdzie. Ale jakoś opornie to idzie. Niko w Guardiana. No nie, muszę szukać tej MF-ki. Muszę raczej. Kurwa, trzecia rękawiczka? Ej, no bez jaj, ile już golda przerolowałem tu? Ej, wytyfy! Co jest? Po co ja to zrobiłem, kurwa, przecież ja nie mam Chosena. To niezły debil. Spokojnie, Kacperro, spokojnie. Zaraz dostaniemy Chosena i już będzie 2 off. Ale bez sensu ją wrzuciłem na ten board. Ale no takie wyprzedzenie lobby. Pod względem levela i w ogóle. Dobra, wrzucam to z powrotem. Ja ją prędzej doroluję bez Chosena. Zaraz coś zrobię. Przysięgam. Coś tu nie gra. Dobra, tu jest jakieś KDA. Ten też gra KDA bez Chosena. On gra super fan. On gra pod Katarinę. Tu mamy jakiś country. A! XD! Och, przykra sprawa. Bardzo przykra sprawa.
Ten też ma MF-kę? Ja pierdolę. Ziomeczki. Ziomeczki, dlaczego? Kurczę, druga gierka i ten sam scenariusz. Przejebana akcja. Jestem 3 off. No dobra, to chyba jakiś inny Chosen musi być tutaj wzięty. Bo już jej nie dostanę raczej. Dobra, jakiś łuk jest potrzebny. Jest to łuk? Jeden jedyny. O kurcze, blaszka. Nie no, ale ja 7 level miałem przed wszystkimi. Że ja nie mam jej w Chosena, to jest jakiś żart. For real. Cześć Bezior. Dziękuję wielkie, Bezior, za subskrypcję. Witamy serdecznie w ekipie Piona. Hej, hej. Tylko jakiego ja mam brać Chosena? Właśnie, to jest dobre pytanko. Nowe rzeczy za punkty kanału wariacie. Niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak trudne pytanie. Zacząłem grać w TFT akurat parę dni temu, bo na twój content trafiłem. O! To jak zachęciłem do grania w Teamfight Tactics, to mega fajnie. Mega fajnie to słyszeć. To trzeba spytać typka z 1 z 10. Bez kitu, może będzie znał odpowiedź. Kajsa. Kajsa Big Shot. Może w 4 byśmy poszli. O kurwa, czat, teraz macie nutę. Teraz macie nuty. Może Big Shot plus Guardiany? No będzie jakieś tutaj 4 Big Shot z Guardianem. Nie wiem jak to dokładnie będzie wyglądało. Teraz już się włącza improwizacja. Nie wiem, wkurwiające to jest. Naprawdę, że robisz win streak, wchodzisz w 7 level zanim w ogóle... Oni się namyślą, co chcą grać i te ziomki dostają tego Chosena, a ty nie. No to jest po prostu... No ciśnienie trochę skacze, trochę skacze. Nie ma co gadać, że nie. Ale poczekaj, bo ten może odpaść. Może jak ten odpadnie, to spróbuję?
No nie wygląda to fenomenalnie jakoś. O, jeszcze się źle ustawiłem. Znaczy tą kukłą. O, czekaj, ja mu się odhealował. Dobra, jednak już go nie ma. Nie bij macki! Bij ją! No kurwa, co? Ona bije unit, który jest na drugim końcu mapy zamiast Ari? What? Jak to się kurwa wydarzyło? Dobra, odpadł. To jest ten moment. To jednak nie ten moment. Kurde, ale mogłem... A, czekaj, bo jak zrobię Ezreala 2... To wtedy Chosen i mam go na trójce, tylko nie wiem w sumie, czy tak się może stać. Nie no, przerolowałem cały bank, gościu odpadł i tego kurwa tu nie ma. Nie wiem, chyba nie jest mój dzień, naprawdę. To chyba nie jest mój dzień, jak tak patrzę na te rolki. Absolutnie, kurwa. Masakra. No przebijaj ją! Kurwa, healing orbsy nie działają. A żyje jeszcze? Czy już nie? Jeden hapek. Nie wiem, jak te typy robią wyższe pozycje ode mnie. Miałem 9 win streaku, kurwa. I 7 level przed wszystkimi. No nawet te Chozeny tu nie pasują, kurwa. Jakieś hyper popy. GG. Co to za wjazd na mamy? Ja pierdolę, czemu te unity tyle tankują? Czemu ona w ogóle nie robi damage'a? Ja rozumiem, że pancerz ma, ale kurde, że aż tak? Nie, MF-ka, nie gram MF-ki, nie gram MF-ki, bo to jest zbyt kontestowane. Nie da się tego zagrać, naprawdę, nie da się tego zagrać. Chyba, że będę...
Nie, no kurwa, w sumie jakbym miał taki spot jak w tej gierce, to ja bym to zagrał. No kurwa, siódmy level, jak reszta ma piąte albo szóste? Nie, no była Kerry, była MF-ka, tylko że na dwójce zamiast zamiast trójki. Ale ja Kacpero mówiłem, że jak doroluję, to wyjdzie na lepsze. No ale nie dorolowałem. Jak to nie miałem dobrego frontu? Miałem cztery gardiany, kukły. Itemy też na froncie były. Front był. Nie, no na front akurat nie można było tam narzekać. Front był okej. A Chosen, no ja nie będę psuł synergii, żeby wrzucić byle coś. W sensie, kurde, jakiś hyper pop lulu. To jak myślisz, co zawiodło? No zawiodło to, że myślałem, że doroluję tą MF-kę i zatrzymałem się tam, rolowałem tego, a nie dostałem nawet tego. No, nie dostałem tej MF-ki, nie? Ale tego Eza sprzedałem w momencie, kiedy ziomek odpadł z MF-ką. I przerolowałem 50 banku, no ale nie było. Complete item, 3-1, nie, random trójka. Ja bym poszedł na randomową trójkę. Chociaż w sumie... Nie, raczej to jednak. Bo tutaj jak ktoś zhajroluje, to będzie przypał. No, ktoś by dostał klątwa emo. No, ja bym do... Nie, czekaj. Co można dostać z trójek? Zaraz ci powiem. No nie wiem, no. Ale no jakby ktoś dostał jakąś MF-kę czy coś w tym stylu, no to... Albo chociażby nawet Niko, żeby mieć szybkiego superfana, no to... Taki nierówny start trochę, nie? Dlatego zdecydowałem, że jednak nie. Ty! Olol! To może być ciekawe. Tylko daj mi itemki na AP. Dobra, no jestem 2 off. I teraz na augmencie 2 duplikatory. Ale by było śmiesznie. Zaraz Evelyn wejdzie. Na 2-1. Oby, oby. Nie, to by było fajne, naprawdę. To by była, no, gierka na YouTube'a na pewno. O, jeszcze rękawiczka? No dobra, nie jest źle, nie jest źle. Ty, cztery random jedynki.
Chociaż... Nie, nie będę. Nie. Nie, to jest zły pomysł. Nie, to jest zły pomysł, bo ja wtedy muszę zapełnić ławkę i to mi będzie wbijało level, a ja chcę ją rolnąć. Nie, nie biorę tego. Pandora. Dobra, daj Pandorę. Dobra, w zasadzie wszystko jest do przerolowania. Wszystko jest do przerolowania. Chcemy na nią double. Chociaż czekaj, co ona dostaje z tego? Co ona dostaje z superfana? Superfan. Item z TFT. Dziękuję. Let's go, top 7. Dzięki wielkie, Bezior. Za dyszkę, piona. Dzięki, śliczne. Dobra, nie ma rękawiczki. Żadnej. Ona chyba dostaje hoja, z tego co pamiętam. Tak, Evelyn dostaje hoja. Okej, dobra. To jednego będziemy mieli. Crowddiver plus country? Nie, to będzie KDA z Crowddiverem i superfanem. No co jest? Łyr rękawiczki. Dobra, a ma ktoś jakieś Ewelinki? To jest country. Tu nie ma Ewelinki, nie ma Ewelinki, nie ma. Ten miał chyba, nie? Nie. Dobra, chill. Jestem ciekaw, czy Evelyn będzie działała tak samo dobrze co Kata. Znaczy, podejrzewam, że nie, ale jestem ciekaw, co można z tego wyciągnąć. Nie wyjdę z tego serwera, bo mam takie unlucky. O, tak jak ja też unlucky. Tylko i wyłącznie. Absolutnie nie jest to wina niczego innego. Nie, szczerze? Czy tak ciężko jest rolnąć tą? Vex 3? Chyba są gorsze unity. Aha, akurat dostałem spell kryta. Ja jebie. XT. Dobra, no dalej tak niespecjalnie utrzymają. Ta Ewelinka będzie. Przynajmniej spróbujemy.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sprawdzę tak sobie, jak wziąłem te 6 Ewelinek z pierwszej rolki, czy w sumie 5, bo jedną już miałem, to miałem taką myśl, że kurczę, już to teraz będę mieć. A na razie to tak cienko. Czy ja chcę tego Xanta? Dobra, chyba mogę. Jeszcze Pentakill działa z bruzerami albo KDA z superfanami. Te trzy kompy gra mi jakoś mi idzie. No ja teraz jakąś totalną egzotykę wybrałem do grania. Już to jest chyba kwestia takiej irytacji po gierkach poprzednich. Że próbuję grać jakieś gówno. Ale dobra, no jak siądzie to będzie spoko content. Real tak samo mam. O dobra, one off. One off. Czy ja chcę Gargoyla? No może być Gargoyle, powiedzmy, że niech będzie. Gdybyś wybrał egzotykę, to byś grał country? Nie, no country mega dobry kompik. Akurat dzisiaj tym country to najwyższa pozycja była zrobiona, coś zabawne. Tylko też byłem contested. Dobra. Łezka. Łezka tutaj musi się pojawić. No i nie ma. Dobra. Dobra, w sumie to też może być. Nie jest takie złe, powiedzmy. Tylko teraz tak, dorzucam Lilię. I muszę znaleźć Niko. Wtedy mam super fan z KDA. No, i tyle. Aha, dobra, nie skminiłem chyba. Żarciku. Ulubiony augment. Chociaż to chyba i tak będzie lepsze. Oho, jak na streamie nie otworzę słoika, to będzie przypał. Otworzyłem, widzowie, słoik. Dobra, czyli co? Lilia. A to co daje? A tak speeda jakiegoś. Dobra, na razie niech tu stoi. Byłby niezły przypał, jakby na wizji nie siadło. By się śmiali. No dobra, no to tą kukłę będziemy grali z backlane'u. What the force dla widza? Nigdy. Już prędzej Lucky Glovesy wezmę. Ty, w sumie
Tego Kennena niepotrzebnie zbieram. Okej, jest hoj. Ale słodka nutka, ojojoj. Oj. Dobra, w sumie nawet już teraz wejdę. Z tym super fanem. No, ustawmy tak jakoś. Kawał chłopa, wiadomo. Ty, w sumie nawet można by tutaj zagrać 4 superfany. To by było całkiem spoko, bo ona wtedy dostanie dodatkowy Omniwamp i HP. No coś tam robi. Niko mi zabrali. Ale jest czwarty Crowd Diver. To można wziąć. Ale czekaj, kto miał ten. Nie wiem, o czym mówisz, Bezior. I też jakoś za bardzo się nie przyglądałem temu fajtowi. Dobra, niech to tak stoi. No i co? I teraz level, żeby zrobić 6 tych crowd diverów. Za tego Xantę musi wejść Niko. No i git. I to będzie 4 super fan, 4 crowd diver. KDA, Guardian. Nie, spoko, to ma jakiś sens. W sensie jakoś się będzie to spinać. Jakoś się to będzie spinać. No chyba, że jesteś zmuszony, no to wtedy schodzisz z 50 golda, nie? Dobra, może jakiś war mógłby w sumie z tego mógł być. A dużo już jest Niko wyciągniętej? Są dwie. O, ten nie ma żadnej? Trzy. I ten też ma dwie. Okej. No, jak grasz jakiś reroll comp, to sobie czasami trzeba pozwolić na zrolowanie jeszcze na czwartym levelu, jak się jest blisko. I śmieszna jest ta Evelyn. Jestem ciekaw, jak długo to będzie w stanie wygrywać. Dobrze. Zróbmy w ten sposób. No nawet coś takiego zróbmy. Tylko trzeba pamiętać o tym, że jak ma się Golden Ticket i dostaje się darmowe rolki, to te rolki nie wzmacniają boostu z punków, nie?
Dobra, 90 minuta meczu. Jak to siądzie, to wysyłam do Nate'a 50 dych. A ile jest do zgarnięcia z beciku? Dobra, może nawet Sunfire'a bym zrobił, co? Żeby nie czekać. Dobra, niech będzie. Tysiąc dwieście? Kurde. To trzymam kciuki, trzymam kciuki. Też mam interes. A w sumie może bym spróbował zrobić sześciu? Warto to kupić, nie? Nie ma co skipować. Dobra, tego nie chcę. Dobra, wezmę to. Dodatkowy heal. Dobra, czterech. Czyli teraz mamy 30 bonus damage. 30% bonus damage. Okej, okay, dobra. Nice, nice, nice. Osiem minut doliczyli. A jaki jest wynik w ogóle? Jaki jest wynik, a jakiego wyniku oczekujemy? O, powiem tak. Nie, tylko nie cecek. O, dobra, okej. Okay. Nieważne. 1-0 w czwartej minucie obstawiłem, że nie padnie bramka już. No dobra, no to oby w doliczonym czasie jeszcze nic tam się złego nie wydarzyło. Dobra, ale gdzie jest ten? Gdzie jest Niko? Hej, guys. Dobra, może jakiś Z jako second carry? Chyba, że ja wchodzę w dziewiąty i olewam tego Xantę i wtedy robię 6 Crowd Diver. Dobra, ten Zedzik się przyda jako drugi carry, zdecydowanie. Tylko, że ja tutaj mam jeszcze sporo upgrade'ów do zrobienia. A rękawiczka zostanie? Gites. Żeby nie było, że mistuwy nie było szkoda, bo beta to spojrzałem na spotkania tej drużyny i w trzech ostatnich meczach było 0-0. Dobra, rękawiczkę ci zostawiamy. Ja tej Niko chyba nie dostanę nigdy. No, tak ciężko może być. Trzymamy kciuki wszyscy. Bezior, żeby siadło. Wszyscy kibicujemy. Kurde, ona się tak wystawiła. O, ale dostaje teraz bursta. O Jezus Maria. O, jeszcze ten kaścik od Katarinki pomógł.
O, mieczyk. Perfekto. Dobra, jakie w ogóle na niego itemy? Jeszcze jakiś betek plus titan? Albo betek eon. Coś takiego bym mu zrobił. Boże, ale mi się szczać chce. Masakra. Ale jest tutaj gierka do wygrania. O Jezus Maria. A czy stąd ma ktoś Niko? Ty masz Niko, spoko, jakby się odpadł. Ja cały czas nie mam KDA. No, mocny przypał, mocny przypał. Dobra, no to ja tutaj wejdę w dziewiąty. I ja tutaj zrobię 6 crowd diver i 3 super fan. Tylko no ja muszę dostać właśnie tą Niko. I wtedy to out. I za to Niko, to mamy 3 super fany plus to i jeszcze oczywiście wjeżdża Kiana. Wtedy mam też 3 true damage, więc jakiś emblem spoko by był. Łezka. Okej, betek. Elegancko. Czyli ten ma niby jakąś Niko. Aj, nie przedstawiłem. Też w sumie powinienem sprawdzić, jaki ten KDA pattern się tutaj wylosował, żeby jakoś wiedzieć, jak to później ustawić. Dobra, gdzie jest w ogóle mój Z? Mój Z już padł? Tak dosyć szybko w sumie. Ty olioko popi, co jest kurwa? 3 titany ulepszone. Nieźle. Nieźle, nieźle. Dobra, no mam nadzieję, że jeszcze tą Kianę dropnę. Ale u nikogo na bordzie Kiany nie widzę. Boże, tutaj będzie ciężko się przebić przez to strasznie. A, w ogóle Zeda powinienem tutaj ustawić. Zamiast tej Katariny. No, już zaczynam mięknąć. Dobra, może nawet już teraz wejdę. Dobra, no mam to. O, pięknie na backlane zawędrowaliście. Pięknie, o to chodzi. Tylko tu jest jeszcze Zix. Ale dobra. Nie, no teraz to...
Evelyn Challenger chyba ograła tutaj przeciwników. KDA Emblem. Ja bym coś chyba wziął dla niego. Tylko, że tutaj nic nie ma. Pancerzyk chociaż może. Bo wiesz, że dostanę tą Niko. Czyli czekaj, to wtedy pójdzie. To. I wtedy wrzucam to i to. Git. Tylko gdzie ta Niko? Gdzie ta Niko? Kogo ja tutaj w ogóle podrzucam? Kenena chyba, co? Ta. I Panteonik. Panteonik, potężny tank. Dobra, kto tutaj odpadł? Tutaj ktoś to się odpadł. Nie wiem, czy zrzucili mi jakieś Niko, bo nie pamiętam, kto to tam grał to. No. No i co, to komuś muszę rozdać. Czy w sumie może to przeroluję? Tylko ja mam 23 HP, trochę dużo ryzykuję. Dobra, na szczęście jest win. Nawet bez dwóch itemów. To może być jakiś trzeci item dla Zeda. No to nie są itemy dla Zeda, jakby co. Ten został z Niko, ten został z Niko i ten też ma Niko. Dużo tych Niko ma. No dobra, ale jedną powinienem dostać. Jest Titan. A tutaj co będę mieć? Dobra, Titan. I ty jesteś... Dobra, trzymaj. Aj no, pizda, pizda trochę. Ty, jak moja Evelyn stąd zawędrowała tu? Co się w tych fajtach dzieje? No prawie, prawie, prawie. Ale top 3 już mam tym kompem. To już całkiem nieźle.
Dobra, już nawet wezmę tą redempcję. Dobra, jest Niko. To wezmę tą Niko. Dobra, no niech będzie takie ustawienie, powiedzmy, że okej. Tylko czy to KDA mi na tyle pomaga, żeby to wygrać? Szczerze wątpię, ale mam Kianę 2, więc może ona coś tutaj zrobi. Sprawda, ona ma tylko Deathblade'a i 0 heal'a. Ale nadal. Dobra, porobione. Jakby mi się z tego udało wziąć top 2, to kozak, naprawdę kozak. O nie, ale on wygrał. Dobra, trzeba troszeczkę inaczej to zagrać tą kukłą. Na pewno chcę to tutaj ustawić. Cię postawię bardziej do tyłu, żebyś nie zabierała. Kurwa, za późno. Przestawił, zobaczył. Lepszy zawodnik. Dobra, ale czekaj, ona tutaj pięknie zawędrowała. Teraz powinna go zwanshotować. A, nawet nie używa umiejętności na niego. Dobra, dobra, walczymy. Walczymy o top 2. True damage. Zarąbiście. Tak, 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 tego mi trzeba. 4 true damage jak najbardziej. Komu ja to dam? Chyba dla Jony. Czekaj, on w ogóle coś robi? To Katarina już niby robi więcej. I bije z dystansu, tak szybko nie padnie. Dobra, to dajmy to na nią. Jest ten ziomek teraz. Dobra, nie wiem, czy trafię. Na ślepo. No, nie trafiłem. Ale on ma front w ogóle mocarny, ty. To jest Echo 3 plus... Niko 3. No, Zedzik, może ty? O, nice, 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 nice. Dobrze. Zedzik ugrał fajcik. Dobra, a ty przegrasz może? Odpadniesz? Nie odpadniesz. Dobra, no może tego Jonasza spróbuję skręcić. Ciężko. Dobra, teraz tutaj trzeba to ustrzelić. O, dał się teraz. Tym razem się dał. Tylko on przestawił go bardziej tutaj i moi crowd diverzy do niego tak szybko nie dojdą. Ale na szczęście jest opóźniony cast. Więc zobaczymy, na ile to zadziała. Healujcie się. O kurwa. Dobra, całe szczęście. On teraz znowu wygra. Boże, jak ta gierka się przedłuża, to będzie 7 stage. Tragedia. Teraz to każdy może zrobić ten.
Teraz to każdy może zrobić. Top 1, top 2 albo top 3. Dobra, kobieta dzwoniła, ale mamy to. Siedzi kupon. Pogers. Pogers, pogers. Ropsi zarobiony. Dobra, muszę zostać tutaj coś dla ciebie. A może Even Shrouda wezmę. Nie jest to najlepszy. Znaczy no, z tych itemów, dobra, niech będzie. Chociaż będzie zbijała ten armor. Dobra, nie wiem, zostanie tak ustawiony? Moje gratulacje. I dziękuję ślicznie za 5 dyszek. Piątka, również dla ciebie. Sprawda, nie tak fajna jak dla mnie, ale nadal. Gratulacje. 1200 zł jesteś zarobiony. Powiem ci, że... Nawet ci zazdroszczę. Nawet mam zazdro. Dawaj, 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 dawaj. Jest. Jest, jest, jest. Jak to? Nie, no było mówione, że 50. Widziałem wiadomość. Coś widzowie kręcicie chyba. Ty! Ach, było blisko. Nie, mogłem zostawić. Dobra, ale może oni tutaj przyjdą do niej? Przyjdą? Oh yeah. S? Pięknie, pięknie tutaj porobiony ten front lane. Dobra, fajnie by było, jakby ta MF-ka wygrała, ale no to jest niemożliwe. No już teraz raczej nie rolny tego Zedzika. Za dużo unitów czwórek wpadło. Ej, teraz mam dojebany pomysł, jak to zrobić. Teraz mam taki pomysł, że on tego nie ogra. On tego nie ogra. Pa. Tu i tu. Bo on macki pewnie ustawił po boku. A nie, w ogóle nie ustawił, zostawił je tak. Okej. O Jezu, jak oni się zakręcili tutaj. O nie. Dobra, szczerze, ja nie wiem, czy ja tutaj wygrywam. Tak szczerze, to nie wiem. Dobra, wygrywam. Także co? GG! Evelyn Carey, moi drodzy. Evelyn Carey. Egzotycznie i jeszcze dało punkty. PogChamp. PogChampik, PogChampik. Ostatnio się udało na CS-ie wygrać 2200. Ale na takim farcie, bo obstawiałem za 5 dych. H2K zawodników i dwóch wygrało. O kurde, ty, to ty dobry typer jesteś. Jak ty takie kupony obstawiasz, to już żyć z tego można. Ale trzeba uważać, żeby się nie uzależnić, pamiętajcie, moi drodzy. Dobra, mamy 18. Ja będę raczej na dzisiaj kończył. Wiem, że króciutko dzisiaj, ale jutro sobie pogramy. Jutro dziewczyna jedzie na studia, także na spokojnie można na komputerku sobie grać, wiecie co. No i co? Wielkie pozdro dla was. Gratulacje jeszcze raz, Bezior. Fajna gierka na koniec. Jestem zadowolony. Także oby jutro więcej top 4 siadało. I co? Mam nadzieję, że wpadniecie. Życzę miłego wieczorku i pa pa.